potajemne spiski, układy, polityczne konszachty. Wszystkie te elementy to nieodzowna część składowa życia na wysokim państwowym szczeblu. I nie inaczej sprawa ma się w świecie Wiedźmina. Dziś, moi drodzy, przybliżymy sobie historię nieistniejącej już organizacji, której działania wpłynęły na losy znanego nam świata. Zapraszam na materiał o Loży Czarodziejek. Uczą nas kroniki, że konwent mistrzyń zebrał się na zamku Łysa Góra, by uradzić, jakim sposobem zakończyć szkodliwą wojnę, jaką wiedli ze sobą cesarz południa i władcy północy. Czcigodna matka Asire, święta męczenniczka, rzekła, że władcy nie ustaną wojować, póki się porządnie nie wykrwawią. A czcigodna matka Filipa, święta męczenniczka, odpowiedziała: dajmy im więc wielką i krwawą, straszną i okrutną bitwę. Doprowadźmy do takiej bitwy. Niech armie cesarza i wojska królów spłyną w tej bitwie krwią, a wtedy my, wielka loża, zmusimy ich do zawarcia pokoju. I tak się właśnie stało. Czcigodne matki sprawiły, że doszło do bitwy pod Brenną, a władcy zostali zmuszeni do zawarcia pokoju cyntryjskiego. Historia Loży ma swój początek we wspomnianym już zamku Łysa Góra, dawniej nazywanym Monte Calvo. Twierdza położona w Redanii była miejscem powstania, jak i spotkań czarodziejek. Była ona równocześnie, co chyba jeszcze bardziej istotne w tej opowieści, siedzibą sławnej Filipy Eilhart, głównej prowodyrki powstania sekretnej organizacji. Choć Loża swymi działaniami odcisnęła piętno na mapach kontynentu i zapisała się w annałach historii, jak i magii, jako twór o wielkim znaczeniu, to okres jej działalności opiewa na zaledwie kilka lat. Założona w 1267 roku, Loża już de facto w 1271 kończy swoją działalność obradami w Lochmuin, które to mają określić nowy ład i powołać do życia nową Radę Kapituły i Czarodziejów. Organizacje, które to upadły wcześniej w wyniku wewnętrznych spisków i finalnie przewrotu na Tanet w Aretuzie. Przyznam, że kwestie kapituły, loży, jak i całego tego półświatka magicznego są dla mnie wyjątkowo ekscytujące. W tym jednak miejscu musimy jasno rozdzielić pewne fakty. Sam koniec loży na obradach w Lochmuin, zwieńczony wystawieniem listów gończych za jej członkiniami, jest już częścią wydarzeń drugiej odsłony Wiedźmina od CD Projekt Red. Ostatnie, stricte książkowe dane, pochodzą z okresu 1267-1268. Poza ich nielicznymi, lecz znaczącymi działaniami na przestrzeni wydarzeń z sagi, do których jeszcze przejdziemy za moment, nie wiemy tak naprawdę, co dokładnie stało się z Lożą w książkowej wersji po 1268 roku. Wiemy, że Loża upadła, a część czarodziejek trafiła do lochów i została skazana. Jak czytamy w opowieściach Nimue w Pani Jeziora, ich podobizny zostały zniszczone, a znane fakty zmienione. 100 lat później sama Loża, jak i czarodziejki określane są czcigodnymi matkami, obdarzane są swoistym kultem i uznawane za męczenniczki. W sporej mierze wydarzenia wykreowane w drugim czy trzecim Wiedźminie od Redów nam to pokazują. W końcu Loża zostaje odkryta, i ich członkinie są ścigane. Widzimy przykłady robienia z nich męczenniczek, choćby w przypadku Sabriny Glevisik, a samo używanie magii staje się niezwykle niebezpieczne i wręcz zakazane w niektórych częściach kontynentu. Wróćmy jednak do początku oficjalnej działalności tej organizacji. Na pierwszym niepersonalnym, z racji na magiczne projekcje, posiedzeniu loży poza Filipą pojawiły się takie wpływowe czarodziejki jak Triss Merigold, Keira Metz, Sabrina Glevisik, Sheila de Tankerville, Francesca Findebar, Asire Var Anait oraz Margarita Loantil. Na tym posiedzeniu ustalono takie zasady, jak nie zapraszanie żadnych mężczyzn do organizacji, czy co wydaje się lekko kuriozalne, zachowanie neutralności politycznej. W końcu zasiadały tam czarodziejki służące królom północy, jak i cesarstwu Nilfgaardu, ale priorytetem loży miało stać się czuwanie nad losami i przyszłością magii. Co, jak się zapewne doskonale domyślacie, bez wstrzemięźliwości politycznej, było i tak nie do zrealizowania. Poza tą salą bądźcie kim chcecie, służcie komu chcecie i czemu zechcecie, tak wiernie jak zechcecie. Ale gdy konwent się zbierze, zajmować będziemy się wyłącznie magią i jej przyszłością. Ta loża będzie decydować o losach świata, dlatego ta loża jest jak świat. Jest jego zwierciadłem. W równowadze stają tu rozsądek, który
nie zawsze oznacza zimną podłość i wyrachowanie, i sentymentalizm, który nie zawsze jest naiwny. Odpowiedzialność, żelazna narzucona choćby siłą dyscyplina i niechęć do przemocy. Łagodność i zaufanie. Rzeczowy chłód omnipotencji. I serce. Finalnie skład loży miał opiewać na 12 członkiń, dlatego też na drugim już osobistym zgromadzeniu na zamku Monte Calvo do obecnych już czarodziejek dołączyły Fringilla Vigo, zaproszona przez Asire, oraz Ida, Emin Epsivnej i Yennefer, zaproponowane przez Franceskę Findebar. Przypomnijmy, że Yennefer przez ostatnich kilka miesięcy była zdekompresowana po wydarzeniach na Tanet. Wciąż jednak padło do tej pory 11 nazwisk, a krzeseł przy tym okrągłym stole było 12. Za 2 tygodnie powiem wam, kto powinien zasiąść na 12 krześle. A potem wspólnie zastanowimy się, jak sprawić, by ta osoba tu zasiadła. Zdziwi was moja kandydatura i ta osoba, bo to nie jest zwykła osoba, szanowne konfraterki. To jest śmierć albo życie, destrukcja lub odrodzenie, ład lub chaos. Zależy jak na to spojrzeć. Ciri, będąca na ustach Emyra i Cesarstwa Nilfgaardu, Vilgeforca, Enel i Dzikiego Gonu, królów północy i ich szpiegów, będąca swoistym świętym Graalem, a nieco żartobliwiej panią jeziora z mitu arturiańskiego, stała się również obiektem pożądania nowo utworzonej tajnej loży. Pierwszym problemem okazało się powszechne już w różnych kręgach samo zlokalizowanie cintryjskiej księżniczki. Początkowo, choć kluczem do niej miała okazać się Yennefer, to ta finalnie wystawiła swoje konfraterki w celu ochrony jaskółki. W międzyczasie Ciri włóczy się ze szczurami, walczy na arenie pojmana przez Bonharta, czy ucieka do świata NL, aby w końcowej fazie historii trafić do Stygi, gdzie Vilgeforce więził wcześniej pojmaną Yennefer, a ją samą uważano za zdrajczynię oraz wspólniczkę czarodzieja. Loża w tym czasie podejmowała próby odszukania Ciri, choćby poprzez szpiegowanie Geralta przez Fringille Vigo. Warto tu wspomnieć o brawurowej próbie jej odbicia z zamku Rhys Rûn, gdzie Sabrina Glevisik oraz Keira Metz dokonały niczym oddział specjalny ataku na twierdzę, ale nikogo poza ewentualnymi szczurami tam nie zastały. Bo jak już wiemy, siedziba Vilgeforca była na zamku Styga, a Geralt specjalnie kłamał, mówiąc o Rhys Rûn. Czarodziejki, aby zataić swój blamasz, wysadziły opuszczoną twierdzę Rhys Rûn, a wszelkie plotki poddawały cenzurze. Po bitwie z Vilgeforcem, gdzie kompania Geralta dzielnie stawała i ginęła w obronie Ciri, loża wezwała przed swe oblicze Yennefer z Ciri, aby wyjawić i doprowadzić swój plan powołania do życia kraju, w którym magia byłaby stawiana na pierwszym miejscu. Pojedziesz ze mną i Shilą do Kowiru, do Pont-Vanis, letniej stolicy królewskiej. Ponieważ nie jesteś już żadną Cirillą z Cintry, na audiencji zostaniesz przedstawiona jako adeptka magii, nasza podopieczna. Na audiencji poznasz bardzo mądrego króla, krew prawdziwie królewską. Poznasz jego małżonkę, królową Zulejkę. Osobę niezwykłej szlachetności i dobroci. Poznasz też syna królewskiej pary, królewicza Tancreda. Przede wszystkim na królewiczu Tancredzie musisz zrobić wrażenie. Zostaniesz bowiem jego kochanką i urodzisz jego dziecko. Gdybyś nadal była córką Pawety i wnuczką Kalante, uczynilibyśmy cię ślubną żoną Tancreda. Księżną, a potem królową Kowiru i Powis. Niestety mówię to z prawdziwym żalem. Los wyzuł cię ze wszystkiego. Także z przyszłości. Będziesz tylko miłośnicą, faworytą. W praktyce postaramy się bowiem, byś u boku Tancreda miała status księżnej, a potem nawet królowej. Rzecz jasna, konieczna będzie twoja pomoc. Tancred musi pragnąć, byś była u jego boku. W dzień i w nocy. Nauczymy cię, jak podsyca się takie pragnienie. Ale od ciebie zależy, czy nauka nie pójdzie w las. Dziecku twemu i Tancreda przyszłość i pozycję zapewni loża. Należy ci się informacja, że myślimy tu o rzeczach naprawdę dużych. Będziesz zresztą w tym uczestniczyć, albowiem zaraz po urodzeniu dziecka zaczniesz brać udział w naszych zebraniach. Będziesz się uczyć. Jesteś bowiem
choć dziś to może być dla ciebie niepojęte, jedną z nas. Jak już doskonale wiemy, po późniejszych wydarzeniach z sagi czy gier, przeznaczenie chciało, aby zarówno losy Ciri, jak i Loży potoczyły się zupełnie inaczej. Kto wie, być może gdyby nie pogrom w Rivii, ten plan faktycznie by się ziścił, a Ciri po spotkaniu się z Geraltem po jakimś czasie wróciłaby do czarodziejek, aby wstąpić w szeregi Loży. Wydaje mi się jednak, że to nie byłoby w jej stylu. Późniejsze wydarzenia, których to jesteśmy świadkami w drugim Wiedźminie, pokazują nam dalsze działania oraz plany Loży. Po zniknięciu Ciri, członkini organizacji obrały sobie za cel Saskię oraz Dolinę Pontaru, aby to tam stworzyć swoje własne, w pełni kontrolowane przez czarodziejki państwo. W finale gry dowiadujemy się od Leto, że to Loża odpowiadała za zlecenie zabójstwa Demavenda, jak i zapewne Foltesta, co było bardzo na rękę samemu królobójcy, który i tak był wysłany przez Emyra w celu mordowania królów północy. Skąd widziałeś o Loży? Od cesarza Iwatiera de Rido, cesarskiego arcyszpiega. A oni wyciągnęli to z Yennefer. Odzyskała pamięć? Nie mówię, że świadomie doniosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Cały plan, napięty jednak jak bawole jaja, trafił szlak, a spisek wyszedłszy na jaw, sprawił, że organizacja czarodziejek została rozwiązana na konwencie w Lochmuin, a sama Filipa Eilhart została uwięziona przez Radovida, który kazał wyłupać jej oczy za ciągłe spiskowanie za jego plecami. Całe dzieciństwo spędziłem czując na plecach twoje zimne spojrzenie. Gdy wydawałem polecenia, moi poddani szukali wzrokiem przyzwalającego gestu Filipy Eilhart. W tym samym czasie pojawiły się plany powołania do życia nowej Rady i Kapituły. Jednakże późniejsze działania Radovida względem czarodziejów pokazały, ile były one warte. W Dzikim Gonie Margarita Laurentil jasno daje nam do zrozumienia, że to tylko marionetkowy twór i po części to oni stoją za zniszczeniem Aretuzy. Poprzednia rada skończyła tragicznie. Myślisz, że tym razem będzie lepiej? Mam nadzieję. Od samego początku obejmiemy nową instytucję skrupulatną kontrolą koleżeńską. Będziecie się szpiegowali. W sumie nic nowego. To konieczne. Wszelkie wypaczenia dawnej organizacji były spowodowane brakiem nadzoru. A nie nadmiernymi ambicjami rządzą władzy? A cóż, Wiedźmin uczy się przez całe życie. W trzecim Wiedźminie, przed bitwą z Eredinem na Skellige, byliśmy jeszcze świadkami prób ponownego przekonania Ciri, aby ta dołączyła do Loży, a raczej tego, co z niej zostało. Zależnie od naszych decyzji, dowiadujemy się od Filipy również tego, że Emyr weźmie pod protekcję Loże, a sama Eilhart bardzo chciałaby zostać doradczynią Ciri, jeśli ta zasiądzie na cesarskim tronie. Chcesz zająć miejsce Yennefer przy Emhyrze. I przy Ciri. Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Yennefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Jako ciekawostkę warto jeszcze wspomnieć o Kati, znanej nam również pod mianem Cantarelli, którą to mamy okazję ponownie poznać podczas turnieju Gwinta w Passiflorze. W dodatku Krew i Wino, choć nie pojawia się ona tam osobiście, ze znalezionych listów wynika, że Loża wciąż funkcjonuje i z jej polecenia Katia ma za zadanie infiltrować riffskiego księcia, z którym przyszło nam się również mierzyć podczas turnieju rycerskiego. Tak oto prezentowałaby się historia Loży Czarodziejek, Loży mającej wielkie ambicje i możliwości, ale nawet to nie sprawiło osiągnięcia sukcesu. W tym filmie to by było na tyle. Choć do tematu samej Loży, zapewne będziemy jeszcze nieraz wracać. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.